co, witam was w kolejnej agrodniówce. Dzisiaj będzie z innej perspektywy, będzie z mojej strony widać, bo Krzysiu jest podziębiony dość mocno i tam traci głos, więc będę teraz ja prowadził, a otwórzę sobie bramę. Będę ja prowadził dzisiaj. Jedziemy rozwozić pomiot. Tutaj na wioskę dalej. W sumie taką dalszą wioskę. W sumie to pierwszy raz będzie ode mnie perspektywa podczas drogi. Bo jeszcze nie było tak, żeby gdzieś drogą główną było widać, jak nawet nie miałem jeszcze na głowie kamery tak z głównej drogi. Nie zdążymy, nie będziemy się pchać. Czuję się ciepło, bo jest bardzo zimno dzisiaj. Bardzo zimno. Chociaż wczoraj też było tak przekropnie i było dość zimno, ale dzisiaj to naprawdę masakra. I tak jak się mówi, z racji tego, że jest chory, to mówi: masz kamerę, będziesz dzisiaj prowadził agrodniówkę. Zobaczymy, co się uda ukleić z tego. Zobaczymy się dalej na polu. Szybka przebitka, jesteśmy już na polu. W sumie już trzy rozrzutniki na pewno rozwiózł. Ten rozrzutnik załaduje i się przesiądę do niego. To trochę z perspektywy tam z Dojczy sobie zobaczymy. No i idzie to powoli, jest bardzo suchy ten pomiot. Zawiesił się nam tutaj na tym, bo to listwy od spodu wybrały, a ta suchsza warstwa została. I trzeba było popchnąć łyżką, żeby pociągło. No ale widać nawet tutaj, że jest już przepalony od słońca. Tak się mówił. Więc tak raczej to jest na 90% jest to racja. I tak o, no lecimy powoli. Powoli do przodu się odpycha to. Może wyłączę to, żeby było mnie lepiej słychać. Rozwieziemy to i lecimy do domu. Przepinam się pod siewnik i bo nie wiem, czy on może Krzysiu coś mówił, że ten, że jak będzie, zobaczymy jak będzie z pogodą, to może naszą kukurydzę, znaczy naszą, no tą ich kukurydzę ruszymy trochę, bo wykruszyli z kolby, tam gdzie jest suchsza, tam z brzegu, bo tam za drzewami jest mokra, ale tu z brzegu wykruszyli z kolby, no to 26 miała, więc może uda się ją, jak by była sucha, to wykosić i już będzie z głowy jedna. Bardzo fajny ten przedni ekran jest w tej GoPro. Widać, się nagrywa i mniej więcej można sobie zobaczyć, jak się nagrywa. O. Bardzo fajna rzecz. Może to na raz pakuję wszystko. Dobrze by było, by to na raz spakować. Był szybki pokaz komunikacji teraz, no w sumie częstość, tak już w wakacje też tak już było,
czyli Messenger i najczęściej właśnie głosówki. Niepotrzebne nam CB radio. Jest takie jak to się nazywa? Udogodnienie, o. Że no Messenger, wiadomo, każdy teraz ma, jest ta możliwość, jest ten internet, każdy ma telefon, to jest nas, więc bez problemu można się też dogadać, już nie trzeba tak na migi. Tylko pyk, Messengerem porozumiewamy się, więc to jest git naprawdę. Teraz tym się pompuje? No. A, dobra. Rurkę. Spokojnie, jak na wojnie. No dobra. Dobra, na dół. A wałek? A, wałek już. Widzisz, po tylu latach pracy wspólnej się doczekałem rękawiczek. Ale dziurawe. Dobra. O. Takie o dziurawe. Idziemy zaraz. Kawę się wypije. Nawet. Ale tak powiedział, nawet na filmie jest nagrane. Muszę sprawdzić, czy nagrywa. Nagrywa się. No to jest nagrane, no to musi. Musi już kawę postawić. Nie ma innej opcji. Tylko piździk stoi. Wiem. Mogę robić palca przytrzasło. Wszyscy znają ten ból. Jak zawleczka przytrzaśnie palec. Coś jeszcze? Węże, nie? Spokojnie. Skąd ja mam wiedzieć, jak ja tego nie popiję? Jeden do jeden? Jedynka na górę, tak? I na te. Od... Luks. Tak czy tak? Pod spodem.
przywitaj się. Konia rozrywki. Dobry. Ale to najpóźniej, niech będzie na rezerwę. A może zaraz mi będziesz podawał. To jeszcze na jednej sekcji przerzucimy kilka. Chociaż za dwa. Na trzecie od lewej. Jak przyjdziesz w kabinie. Bo jak suche to szło, ale jak wczoraj jeszcze zaczęło padać i kończyłem, to już nie robota była. Czyli na tej, tak? No. Bo tu są trochę już bardzo widzę wyślizgane. To te gorsze przełożymy, o, widzisz? Ale w tym. W Brunerze też się stópki już wyślizgały trochę, nie? No, na przyszły sezon jeszcze do zimy przejdzie, nie? Widać na późna jesień. Widać właśnie, że ten. Ale na przyszły sezon, zobaczę, nie się wyślizgały, ale zobaczę, do którego momentu się mogą ślizgnąć. No. To ten. Do nie, końca. Do maksa jest, nie mamy. Ale już widać, że są podjechane. Ej, i ten. Siup. Daj mi grzechotkę stamtąd. Czekaj, czy dobrą stronę otworzyłem. No musi być dobra. O. Nie, bo to trzeba po prostu dobrze popatrzeć. Kurde, nie wiem, gdzie jest ta duża pianka. Była ta duża. Nie wiem. Obrócisz to ręcznie, czy trzeba... Za ten, za łańcuch? Obrócę. O, ty nie zrobię, to są hamy. Łe. Lux. Made in Germany. No, takie trochę tępawe się wydają. Tu tak trochę ulane. Tu jeszcze ten młotek. Wiesz co? Co? O, paliwa jest, rolka z kablem. No. To ja przyciągnę tu pod kompresor. No. Podłącz kompresor i daj mi tego. Mówno. No mata? No. A pneumat jest na warsztacie. Co to są te małe robaczki? Uszyca. A. To dużo tego. Będzie lekcja biologii nawet u mnie na tym. Jeszcze za później z kukurydzy przełazi na jęczmień i jęczmień wpierdziela. Tak? No. O, to jest najlepszy. 19. 19. O, to jest najlepszy sposób nam siedzą. Cyk. Widzisz, bawię i uczę. Ale sporo tego, patrz. Całe te. Całe... Cała przystawka. Szybka przebitka. Kosimy tutaj, tak jak mówiłem, tą kukurydzę. Tą suchszejszą, bo był jeszcze jakiś na drugim kawałku. Jest mokra i tam za drzewami, tam daleko też jest mokra, więc... No spróbuję tylko tą. Ta miała tam 26, jak ją wykruszyli. Plus minus jakieś tam 2-3%, wiadomo jak przez kombaj przejdzie. I no zobaczymy, no będzie próbował. Nie ma tego dużo. I objedzie pewno z raz, może będziemy sypać, to potem pójdę tam do niego. I ogarniemy to, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Anowi, kosimy Anowi. Od idei. Zobaczymy jaki wyjdzie plon. Zadowalający będzie tak, w tym roku jak sypie ponad 9, to jest bardzo dobrze. U nas, nie w okolicy. Tata podzielił mój punkt widzenia. Zobaczę mu jakie wilgotności. No i tutaj w teorii z kolby jest 26. No a tam ze drzewami 38 nawet w najgorszym momencie. A tamte na jeszcze w drugim polu 32, więc będziemy to dzielić. Dzisiaj wykosimy tylko to. Sypiemy pełny zbiornik do fulla nawił. Do stówy na kościół.
stuły na Kosiu. Tak, ja jechałem z niej z Krzysiem, no to mówił, że średnią około dyszki, no że tam koło dyszki złapie. No około dychy mówił 9 z groszem powinna złapać, zobaczymy na koniec. Jakby się daj miał tam 30 parę arów, no to tu mógł zjechać to około 40 arów, 40 paru, no i jest pełny zbiornik. Ja się nawrócę i pójdę do niego do kombajnu, no to zaraz się widzimy z powrotem. Jak na ten rok tutaj u nas i na tą suszę, która była, jest raczej dobrze. Okaże się na wadze, ale myślę, że będzie git.
zbiór będziemy musieli w tym roku podzielić, tak jak widzicie, właśnie na etapy. Tutaj ta działka już dobra. Reszta musi poczekać. I wracamy i Bartek nie wiem co będzie robił, ale chyba już do domu. A ja jadę jeszcze siać. Zobaczymy się ostatnio. A tak z tym rano pojadę, więc pod garaż, pod wiatr, widzę. Na garażu pod wiatr. To będzie odkryta plandeka, to jeszcze coś tam sobie mogło na spokojnie odparowywać. Ja nie wiem, ma w nocy nie padać, więc to będzie tutaj na dworze. Odwożemy, odwożymy, odwożemy. Jeszcze wklejka, jestem od rana na skupie. Wywiozłem plon w wysokości 9 ton 950, więc mówiłem koło dychy się zakręci. No i się zakręciło, ale 50 kg brak od 10 ton. Także no jest spoczko. Wilgotność wyszła 30%. No jednak po tych deszczach trochę naciągła, więc i tak nie jest dobrze, nie jest źle. Także spoczko, wracam do domu.